Marcin Wójcik z Sercani. Jeśli chodzi o powołanie, to jest to taka bardzo dziwna rzecz, ze względu na to, że mi osobiście, kiedy byłem młodym człowiekiem, młodym chłopakiem, zawsze wydawało się, że ktoś powołany to jest taki ktoś, kto cały czas był blisko Pana Boga. Że chłopak jest ministrantem, chodzi do kościoła, jest pobożny i ostatecznie gdzieś tam w sposób taki naturalny idzie na księdza. Wobec czego ja zupełnie nie pasowałem do takiej wizji kogoś takiego, ponieważ w pewnym momencie mojego życia bardzo oddaliłem się od Pana Boga, nawet dość wcześnie, bo starczy powiedzieć, że już początki tego były związane z tym, że zrezygnowałem z chodzenia na religię w liceum. Później to już po prostu popłynąłem, jak potoczyłem się jak kulka w kwestii mojej wiary. W wieku gdzieś około 24-25 lat nastąpił przełom. Zacząłem twierdzić, że jednak ten Pan Bóg chyba jest, ale dalej się temu Panu Bogu nie narzucałem. Do kościoła bardzo rzadko chodziłem, rzadko się modliłem. A jednak którejś listopadowej nocy nie miałem żadnego snu. Obudziłem się z silnym przeświadczeniem, to było środek nocy, że mam zostać księdzem. Więc oczywiście przyjąłem to jako taki racjonalista, że to jakiś głupi sen mi się przyśnił, więc poszedłem spać dalej. Rano to przeświadczenie było jeszcze silniejsze, więc pomyślałem, że może to był jakiś sen, którego po prostu nie pamiętam, a który jakoś tak utkwił w mojej podświadomości, że jeszcze gdzieś tam wypływa. Postanowiłem zdusić w sobie tą dziwną, głupią, jak mi się wtedy wydawało, myśl. Zupełnie się nie dawało. Im bardziej to zduszałem w sobie, tym bardziej to gdzieś wykwitało. W międzyczasie stała się dziwna rzecz. Zaczął mnie ciągnąć coraz bardziej do kościoła, zacząłem coraz częściej chodzić na msze święte i pomyślałem sobie, że odczekam mniej więcej rok czasu, jeśli to nie przejdzie, pójdę na księdza, ale oczywiście cały czas miałem gdzieś w podświadomości też to, że ma to być ksiądz zakonny, mam zostać zakonnikiem, nie takim księdzem diecezjalnym. No, rok mijał, pamiętam, że zbliżał się czas gdzieś tam już powoli wstępowania do zgromadzenia i trzeba było wybrać, jakie zgromadzenie. Kiedy wpisałem w wyszukiwarce zgromadzenia zakonne, okazało się, że ich jest strasznie dużo. I ja na co które gdzieś tam wszedłem, na co którą stronę, coś mi się nie podobało, a to to, a to tamto. I tak siedziałem chyba z godzinę czy dwie, przeszukując te strony różnych zgromadzeń i w końcu się załamałem i stwierdziłem, że nigdzie nie idę, nie zostaję żadnym księdzem, bo zawsze mi coś nie pasuje. I pamiętam, że powiedziałem Panu Bogu z taką w sumie ulgą w środku, że dobrze, daję Ci ostatnią szansę. Postanowiłem zrobić taki zamach kursorem myszki, żeby te strony tak po prostu się tak przewijały, przewijały i mówię, na którą stronę wejdę, na tą wejdę i jak mi się coś tam nie spodoba, po prostu koniec. Amen. Nie trzeba być, nie wiem, prorokiem, żeby stwierdzić, że znalazłem się na stronie Sercanów. Co przykuło moją uwagę tam? Słowa proroka Jeremiasza, że już w łonie matki ukształtowałem cię, mówi Pan Bóg do tego proroka, który ma straszny kompleks, bo on uważa, że jest jeszcze za młody na swoje powołanie. Ja znowu miałem inny kompleks, że jestem za stary. Miałem 26 lat i tak sobie pomyślałem, nie, no to już nie jest czas na próbę zmiany swojego powołania, swojego życia. Co ciekawe, chwilę później zajrzałem sobie, ile lat miał Jeremiasz, który właśnie twierdził, że jest za młody. I okazało się, że gdzieś tam jak przeglądałem życiorys Jeremiasza, okazało się, że miał 30 lat, więc pomyślałem, chyba nie jest tak źle i może Pan Bóg przez to chce mi powiedzieć, że spróbuj. No i spróbowałem i jestem Sercaninem. Nieprzypadkowo powiedziałem o Jeremiaszu, że on miał kompleks, że jest za młody, żeby zostać prorokiem. Ja miałem kompleks, że jestem za stary. To nie jest istotne. No oczywiście, wiadomo, no, nie ma sensu zostawać księdzem, jak ma się lat 70, ale chodzi o to, że jeśli są rzeczy, które sprawiają, że wydaje ci się, że nie nadajesz się na kapłana, na zakonnika, to bardzo dobrze, bo to świadczy o prawdziwości tego powołania. Pan Jezus nas nie powołuje dlatego, że jesteśmy fajni, wspaniali w ogóle, tylko odwrotnie. To On chce nam dać pewien dar, chociaż my jesteśmy kompletnie niegodni i On sobie poradzi z pewnymi rzeczami. Tak jak poradził sobie ze mną z jedną taką wielką moją wadą, która myślałem, że mnie zawsze dyskwalifikować będzie w byciu kapłanem,
z moją ogromną nieśmiałością. Ja pamiętam jeszcze, nie wiem, jakieś 2 miesiące przed wstąpieniem do Sercanów siedzę sobie w kościele i mówię, jak ja wejdę na ambonę, to ja umrę ze strachu i Panie Boże, albo coś z tym zrobisz, albo nie będzie ze mnie żadnego księdza. I oczywiście nie było tak, że pstryk palcem i Pan Bóg sobie z tym poradził, ale po jakimś czasie w ogóle to przeszło. Pan Bóg sobie z niejedną rzeczą poradził w tym przygotowaniu do kapłaństwa. Nie ma co się bać. Przygotowanie do kapłaństwa trwa długo, zwłaszcza w zakonach, więc wiele rzeczy można przepracować i Pan Bóg sobie z wszystkim poradzi. Amen.